Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej. Tragiczne zdarzenie w Przewodowie, jak również to, co miało kilka dni temu miejsce na niebie rumuńskim, a także ten wczorajszy incydent, pokazują, że Putin i Kreml będą posuwali się do coraz to kolejnych prowokacji. Będą sprawdzali czujność, będą weryfikowali spójność i jedność sojuszu transatlantyckiego. Dodatku emerytalnym dla zasłużonych druków ochotniczych straży pożarnych. A co do ryzyk, co do prowokacji rosyjskich, to myślę, że każdy musi sobie zdać z tego sprawę i musi być świadomy zagrożenia rosyjskiego. Ono jest, ono niestety będzie tak długo, dopóki ten konflikt na Ukrainie się nie zakończy zwycięstwem Ukrainy.